To jest gość specjalny Polskiej Agencji Prasowej, czyli program na żywo, a gościem specjalnym Polskiej Agencji Prasowej, gościem specjalnym papie dzisiaj Stanisław Wojtera, prezes polskich portów lotniczych SA. SA. Dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, Dzień dobry prezesze. Państwu. Zacznijmy od tego, że no, to chyba było jakiś tydzień temu, kilkanaście dni temu, maksimum, całkiem niedawno został pan wybrany na. Mm, Członka zarządu, ja to nazywam CIA Europe, tak sobie, tak sobie żartuję, ale to jest ACI Europe, ACI, tylko tak. m, chciałbym, żeby po pierwsze rozwinął pan ten skrót, Airport, żeby nie było nieporozumień właśnie. Airport to jest Council International. Okej. Okay. I co to, co to oznacza czyli, dla czyli nas? Międzynarodowa y, Rada y, Lotnisk, tak można powiedzieć. Ta. To jest takie zrzeszenie zarządzających portami lotniczymi. Okay. Globalne, bo jest też ICI tak. World, Aha. które się dzieli na dywizje kontynentalnej. I ACI Europe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy Europy. No i ma taki zarząd, który zarządza tą częścią. No I co ten zarząd europejską. robi? Bo to yy, no, Polska Agencja Prasowa należy do European Alliance of News Agencies. I tak szczerze mówiąc, to ta organizacja, poza tym, że jest to prestiżowe miejsce, <laughs> że tam się należy, to ma taki niewielki wpływ na rynek medialny w Europie. Prestiż oczywiście też, mhm. to niewątpliwie, natomiast y, to jest organizacja, która przede wszystkim zabiega o to, żeby sektor y, lotniskowy, mhm. ale też najszerzej lotniczy, zwłaszcza tutaj z, z, z przymierzu z liniami lotniczymi, no, nie był tak bardzo sekowany, jak, jak w tej chwili jest. No, europejska polityka jest bardzo taka no, przeciwna lotnictwu, mhm. jest to oczywiście pod hasłami ekologii, nie zawsze słuszne. I ta organizacja to jest jeden z głównych celów w tej chwili, bo w ogóle no to mhm. są różnego rodzaju problemy. Były problemy związane z terroryzmem, z bezpieczeństwem, cały czas one są analizowane. Ale tak były problemy covidowe. Były, mhm. oczywiście, że tak. Więc mhm. wszystkie sprawy, które dotyczą branży na poziomie ponad, państwowym mhm. no to właśnie ta organizacja mhm. się nimi zajmuje. Czyli generalnie można powiedzieć, że Polska będzie miała teraz większy wpływ? Na to, co się dzieje z lotniskami w Europie, a szczególnie w Polsce. Znaczy, ja się bardzo cieszę, dlatego, że to jest wyróżnienie dla Polski. I z tego, co wiem, pierwszy raz Polak jest w zarządzie tej organizacji. Ja tam jestem jako reprezentant nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli mhm. całego pasa, że tak powiem, od odry na, na, na wschód do południem też mhm. licząc czyli mhm. też kraje bałkańskie kraje Wyszehradu grupy Wyszehradzkiej mhm. więc dużo zobowiązanie na pewno dlatego, że ten region, on jest inny niż Europa Zachodnia. Europa Zachodnia jest, że tak powiem, dorobiona i przede wszystkim walczy o to, żeby zachować status quo. Mhm. Nasz region jest cały czas w okresie nadganiania rozwoju, bardzo często szybszego rozwoju niż na zachodzie Europy, w związku z tym wymaga trochę innych regulacji na przykład i, 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 i pomocy w tym, w mhm. tym rozwoju. Więc, więc tutaj ten głos naprawdę jest ważny, żeby kolegom z zachodniej Europy przypominać, że Europa cała, jest, jej siła polega na różnorodności. Mhm. No to a propos tego nadganiania i rozwoju, no bo tak myślę, że wszyscy widzowie, którzy nawet teraz oglądają naszą rozmowę, myślą sobie, no dobra, dobra, tam ten ACI Europa, co z radomiem? Bo to jest tak. Ja mam wrażenie, że, znaczy, bo jest generalnie cisza o radomiu w tej chwili. Nie, ja mam, mogę tutaj postawić jakby dwie hipotezy. Jedna to jest taka, że już go nie ma. Tak? a druga jest taka, że, Stanowczo je, że jest za dobrze, że jest za dobrze, żeby o tym pisać, bo jak nie ma problemu, no to nie ma o czym pisać, szczególnie w mediach, które tak ostro krytykowały Radom. Stanowczo dementuje, że go nie ma, jest, jak najbardziej, co więcej, rozwija się bardzo zgodnie, wszystko jakby, wszystko zgodnie z planem, ja nawet bym powiedział tą nawałę komunikacyjną, gdzie dużo, że tak powiem, było takich złośliwych treści, niesprawiedliwych w gruncie rzeczy, spodziewałem się, że ona nastąpi i spodziewałem się, że ona będzie wygasała, a pytanie, jak Taki, jaka dynamika tego wygaszania? Cieszę się, że pan redaktor już diagnozuje, że w tej mm. chwili możemy nie ma problemu, możemy nie uznać. Nie ma, nie ma, nie ma tematu. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że my już w tej chwili 26 tysięcy osób w, w Radomiu odprawiliśmy mm -hmm. na, głównie na wakacje, choć nie tylko oni mm -hmm. też mm -hmm. latali, latają do Paryża czy, czy Rzymów, nie wakacyjnie, tylko w innych celach. Mm -hmm. Ale te, teraz jeszcze ruszyły czartery, więc mm -hmm. 30 operacji tygodniowo jest wykonywanych. i to są Czartery, ludzie, których miało nie być, jednak są. Absolutnie są. Okay. Absolutnie są. Współpracujemy z, z najważniejszymi tur operatorami, y, 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 Polski mm -hmm. y, takimi jak Itaka, tu i Nekera, mm -hmm. greckie podróże, mm -hmm. Regobis, y, Coral Travel. Mm -hmm. Więc no i, i, i latają pasażerowie i, i, i w że tak powiem, do Turcji. Do, do Bułgarii, do Grecji, do a innych się, krajów. A jak to się ma do innych portów? Nie, mówię na razie, nie, mówię, nie rozmawiamy na razie o, o, o lotnisku Chopena, tylko o innych portach regionalnych. No więc zależy co, z czym porównujemy. Mhm. Bo y, 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 znowu, tak trochę niesprawiedliwie chcielibyśmy porównać lotnisko, które wystarczyło, wystartowało 27 kwietnia z lotniskami, które istnieją od wielu lat. Mm -hmm. Oczywiście tu jeśli tak porównamy No to my jesteśmy raczej, że tak powiem w doli tabeli mm -hmm. bo dopiero się rozwijamy i w ogóle nie niepełny rok mamy, y, funkcjonowania prawda mm -hmm. tylko dopiero od, de facto od majówki Natomiast jeśli porównamy z lotniskami. Wtedy kiedy one startowały mm -hmm. to się okazuje, że już mamy wynik lepszy niż był w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Łodzi, w Lublinie, Modlinie. w Szczecinie, Modlinie. Yy, w Modlinie. Modlinie, no w Modlinie to w ogóle jest inna historia, prawda, no, wiadomo. Właśnie o ten Modlin chciałem zahaczyć, bo... Ale ja tylko chciałbym, okay. żeby to byś wybrzmiało. Dobrze, no. że radom na starcie jest lepszy niż szereg innych portów regionalnych było, było na starcie, gdy, gdy uruchamiali. Mm -hmm. yy, uważam, że zupełnie spokojnie mogę powiedzieć, że 100 kilkadziesiąt tysięcy pasażerów w tym roku obsłużymy. I yy, myślę, że będą jeszcze przyjemne niespodzianki związane z tym portem. Ale czy, dlaczego, czy, 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 czy bo, nie będzie cicho. bo nie skończyłem, no. bo nie skończyłem właśnie dlaczego jest cicho dlatego, no. że ludzie którzy korzystają z tego lotniska są bardzo zadowoleni i no. oni po prostu świadczą o tym, że jest to fajne nowoczesne no. kompaktowe, no. bardzo takie family friendly lotnisko i chcą na nie wracać i po prostu ci którzy się czepiali i się no. wyśmiewali na początku No już teraz nie mają za bardzo powodów jak coś w Polsce dobrze idzie to. Zawsze możesz nie liczyć na sąsiada. Nie mówimy o tym, no tak. Ale ja y, celowo wspomniałem o tym Modlinie. E, też tak trochę złośliwie, bo... Y, bo taka złośliwy też jest, Złośliwy też jest Michael O'Leary, tak? szef y, znany z kontrowersji, szef y, Ryanair, y, który tak twierdzi, y, że złośliwie blokujecie rozbudowę lotniska Warszawa-Modlin, Właśnie po to, żeby podkręcać, no, jak się w jego mniemaniu sztucznie, trochę ten ruch na, 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 na lotnisku w Radomiu. Nie, to znaczy Michael O'Leary przede wszystkim słynie z tego, że raz, gada, raz gada jedno, tak. potem gada drugie. On już w swojej historii mówił, że nie będzie latał z Polski. Tak. Teraz Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla Ryanaira. <laughs> Zapowiadał wielokrotnie, że z tego lotniska, z tamtego lotniska nie będzie latał, a potem mu się zmieniało, więc że tak powiem, taka jego barwna na ale to ona powoduje, że specjalnie się tym, że tak powiem, nie przejmujemy, co on mhm. mówi, natomiast robimy swoje. My jako porty lotnicze niedawno udzieliliśmy pożyczki Modlinowi po to, żeby mógł wyremontować taką najbardziej palącą potrzebę, czyli drogę kołowania Alfa, mhm. gdzie tam po prostu już było niebezpiecznie i, i trzeba, było, trzeba było to naprawić. Modlin w ogóle ma gigantyczny problem z infrastrukturą, to trzeba mhm. powiedzieć. To jest stara, zniszczona, mocno wyeksplo wyeksploatowana przez samoloty Ryanaira. Płyta. Płyta, ale drogi startowe, drogi okay. kołowania, terminal jest niewystarczający. Uh -huh. To wszystko wymaga bardzo dużo, dużych nakładów. Uh -huh. No i szczęśliwie we wrześniu kończy się ta bardzo niekorzystna uh -huh. umowa z Ryanerem która uh -huh. sprawiła, że właściwie zmonopolizował ten port lotniczy. Okay. I będzie nowe otwarcie i, 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 i dzięki temu Modlin zacznie zarabiać, a nie tylko mieć bardzo duży ruch. Bo to było zdumiewające lotnisko z bardzo dużym ruchem i nieustanną Stratu. Okej. Okay. No dobrze, jak już wspomniałem na początku, jak zaczynaliśmy rozmowę o, o Radomiu, to zaznaczyłem, że na razie pytam o Radom, ale za chwilę przyjdziemy do Chopina. No to przechodzimy do Chopina. Co się dzieje na Chopenie? Serce i mózg. No, serce i mózg yy, wiadomo ale jakieś liczby może pan podać? Bardzo dobrze się dzieje. Po pierwsze, zgodnie z prognozami, znaczy w ogóle dzieje się lepiej niż prognozowaliśmy, ale prognozowaliśmy, że wakacje będą, czyli sezon letni będzie rekordowy i mamy już czerwiec rekordowy. Czer sam czerwiec jest, jest, wynosi 102% w stosunku do najlepszego czerwca w dziejach, czyli 2019 roku i obsłużyliśmy tylko w czerwcu milion osiemset tysięcy pasażerów. Przez pierwsze półrocze obsłużyliśmy już 8 milionów 300 tysięcy, mm -hmm. więc to... to i, I teraz wchodzimy w ten najwyższy sezon, czyli lipiec, sierpień, w tak. którym spodziewamy się, że... Te w tych miesiącach przebijemy liczbę dwóch milionów w ciągu miesiąca obsługiwanych. Mhm. Więc, więc to bardzo cieszy z jednej strony. Natomiast też mamy świadomość, że niestety po COVID-zie ten, ten, ta struktura ruchu się zmienia i mamy bardzo wysoki pik w wakacje, ten mhm. wakacyjny, turystyczny. Mhm. Natomiast niestety wiosna i jesień są gorsze, dlatego że biznes nie wrócił do tego poziomu sprzed pandemii. Biznes się nauczył też komunikować i załatwiać pewne zdalnie. sprawy zdalnie, i, mhm. i tutaj nie mamy takiego powrotu. Więc więc dlatego wynik całego roku mm -hmm. będzie pewnie porównywalny z 2019 mm -hmm. rokiem. Natomiast sam sezon letni na pewno będzie będzie rekordowy i tu muszę niestety taki taki no, taką no przykrą sprawę powiedzieć, ale chciałbym wszystkich przestrzec. Mm -hmm. Będziemy mieć tłok i będziemy mieć kolejki no na lotnisku. No właśnie. I tutaj bardzo jak powiem, się z tym poradzić. Wiadomo, że no, to i tutaj może wtedy się zrobić głośno w mediach, no, tak? Tak, wtedy no tak, tylko, że, no tak, tylko że niestety przepustowość lotniska Chopina jest ograniczona i ona, problem polega na tym, że ktoś, znajdziemy taką godzinę, że pójdziemy i zobaczymy, pusta płyta, pusty terminal. Tak, mhm. ale, ale znajdziemy, ale przepustowość liczy się nie w... W tych pustych momentach, tylko mm -hmm. w pikach, czyli mm -hmm. wtedy Co kiedy przylatują latuje. na przykład trzy mm -hmm. samoloty long-haulowe, bo przylatuje mm -hmm. Dubaj, Katar mm -hmm. i Stany Zjednoczone i są trzy szerokokadłubowe samoloty, które pakują setki osób w tym samym czasie w jeden terminal mm -hmm. i po prostu nie jesteśmy w stanie tego mm -hmm. obsłużyć, bo mamy ograniczoną y, y, przepustowość tego terminala. Mamy za mało płyt postojowych. Już w maju mm -hmm. zdarzyła się sytuacja, że samolot wylądował i nie mógł podjechać do żadnego y, y, miejsca postojowego musiał poczekać na drodze kołowania mm -hmm. aż się inne zwolni mm -hmm. więc <laughs> to się już zaczyna zdarzać a w sezonie letnim będzie się zdarzało często więc tutaj jakby my robimy naprawdę bardzo dużo założyliśmy nowy taki oparty też na sztucznej inteligencji system zliczania kolejki tak żeby rozładowywać ruch testujemy w tej chwili nowe urządzenia do, do właśnie kontroli bezpieczeństwa te skanery które, które prześwietlają nasze bagaże podręczne przyspieszą ten proces tak? <laughs> one mają na celu przyspieszyć mm -hmm. Natomiast znowu okazuje się, że niby, niby to jest urządzenie, które wstawiasz i powinno działać, a jednak okazuje się, że, że nie wszystko tam działa tak, jak powinno. Musimy tam pewne rzeczy wymienić. No, staramy się to wprowadzić jak najszybciej, ale, ale to są procesy, które, które trwają. Robimy cały czas nabór, żeby zwiększyć liczbę kontrolerów bezpieczeństwa, ale ich jest w całej Polsce na wszystkich lotniskach za mało. Każdy zarządzający lotniskiem panu powie, że, że ma wakaty, po prostu jest za mało tak zwanych... O czyli operatorów kontroli bezpieczeństwa. No i tutaj się musimy z tym jakoś tam mierzyć. Więc dużo robimy takich zmian. Dużo robimy też w celu zrobienia kom większego komfortu na lotnisku Chopina. Dziś przyjechały kapsuły do takiego hotelu kapsułowego, czyli będzie można się przespać. I to wszystko się zmieści? No są takie chyba, miejsca, gdzie... Ale tego miejsca chyba coraz bardziej brakuje. Jest coraz mniej, jest zdecydowanie coraz mniej. Już szukamy takich naj, mhm. najciemniejszych zakątkach, żeby, żeby właśnie no, hotel kapsułowy akurat nawet powinien być w takim miejscu odosobnionym, więc mhm. w takim miejscu do go, go ustawiamy. Zmieniamy też parkingi. Jeden główny parking remontujemy, dlatego też mhm. tracimy dużo miejsc parkingowych. Niestety to jest to jest wielomiesięczny proces, ale musimy mhm. go zrobić, bo tam już mhm. był stan fatalny. Ale otwieramy inne parkingi. Mhm. Otworzymy też prawdopodobnie we wrześniu taki walet parking. To chyba będzie pierwszy w Polsce, czyli tak, że będzie mógł pan podjechać pod terminal, no, oczywiście mhm. umówić się wcześniej. Tak. Będzie tam czekał człowiek, pan tylko mu da kluczyki. On się już zajmie samochodem, odprowadzi Aha, go na miejsce okay, okay. Yy, okay, okay. Yy, i, i, i jakby zadba o niego. I tak samo. Z odbiorem, że okay. tylko pan wychodzi zło. Ja zamiskami. rozumiem, że te wszystkie rozwiązania są wprowadzane po to, żeby usprawnić, udrożnić ten ruch tak. na szopenie, na ale jeśli dobrze pamiętam, to od kilku lat, albo nawet od kilkunastu lat prognozy pokazują, że, na to, że to obciążenie, to natężenie ruchu na szopenie będzie rosło. tak no Mieliśmy pandemię, to w naturalny sposób spadło na całym świecie, ale z tego, co pan mówi, to wraca ten trend jakby rosnący wraca i to. Tak jak takim... mówię, my już dogoniliśmy hmm. rok 2019, a w przyszłym roku na pewno, znaczy widać wyraźnie, że to wszystko, wszystko idzie w górę, hmm. bo, bo równocześnie linie lotnicze zmieniają samoloty. Hmm. Proszę zwrócić uwagę, mamy już, mamy w tej chwili chyba 2-3% różnicy do 2019 roku, więc można powiedzieć, wróciliśmy do punktu wyjścia. Hmm ale mamy tylko 75% operacji, które było w 2019 Aha, roku, okay. co pokazuje, że albo samoloty są większe, albo są bardziej wypełnione. Mm -hmm. prawda? Okay. tak naprawdę jedno i drugie, znaczy, i są bardziej wypełniane, ale są też większe. Lot wymienił flotę. Lot to jest nasz główny przewoźnik. Czy można Poło... powiedzieć, że też jakby doszło do bardziej efektywnego zarządzania flotą? Tak, tak. tak Kto... Ale to powoduje większe masy pasażerskie. No tak. I znaczy od liczba tego pasażerów się nie zmienia, tak? Tak. Czyli znaczy ona rośnie. Ona, znaczy, rośnie. ona rośnie. Ona cały czas rośnie, mm -hmm. ale ta liczba operacji też mm -hmm. będzie cały czas rosła, mm -hmm. bo też mamy na ile to możliwe, bo naszym głównym wąskim gardłem, bo też yy, niektórzy mówią, yy, no to rozbuduj się jeden terminal, albo Budujcie kolejne płyty no postojowe. Można by to zrobić. Ale jednego nie można zrobić, mianowicie ograniczeń hałasowych związanych z ochroną środowiska. Mm -hmm. My mamy ograniczenie z grubsza do 600 operacji dziennie i mamy Cornite, czyli przez 6 godzin wyłączona możliwość operowania w nocy. Mm -hmm. y I tego nie możemy zmienić. I mm -hmm. więc. Więc inwestowanie olbrzymich pieniędzy w rozwój terminala, płyt postojowych, całej infrastruktury lotniskowej. Ma ograniczony sens, tak? Ma ograniczony też... sens, bo mm -hmm. i tak dojdziemy do tego limitu. Mm -hmm. do, w lecie i tak do niego dochodzimy, mm -hmm. no ale dojdziemy, że tak powiem, na przestrzeni całego roku. Mm -hmm. Ze względów hałasowych. A tu zmiana jest po pierwsze prawie niemożliwa mm -hmm. od strony takiej formalno-prawnej, a gdyby nawet to niezwykle kosztowna i to w miliardach raczej. To zmiana. jak długo jeszcze Chopin, lotnisko Chopina może tak powiem, kolokwialnie pociągnąć w tej infrastrukturze. Jest, którą mamy dzisiaj. No i to Bezno jest zbudowy. I to jest trudne pytanie, dlatego że w dużym stopniu, oczywiście gdzieś są granice, to, mhm. to, to jest jasne. Zwłaszcza są takie miejsca, gdzie to jest bardzo sztywno wyznaczone. Czyli mhm. na przykład e, liczba operacji na pasie startowym jest ściśle tak. limitowana. No, mhm. Liczba płyt postojowych i samolotów, które mogą na mhm. stać, też jest liczba jest, jest, jest ściśle limitowana. Natomiast e, w gruncie że, co do reszty, to w gruncie rzeczy to jest kwestia pomiędzy pomiędzy wyborem a komf komfortu, jakim chce się. Być mm -hmm. obsłużonym. Bo my oczywiście możemy obsłużyć więcej pasażerów, możemy mm -hmm. obsłużyć kilka milionów więcej. Mm -hmm. Ale oni będą stali w dłuższych kolejkach, będą mm -hmm. tłoczyli się w ciaśniejszych miejscach i mm -hmm. ich komfort tego podróżowania będzie radykalnie spadał. I niestety w najbliższych latach do otwarcia CPK należy mm -hmm. się liczyć z tym, że Chopin, który dziś ma bardzo dobre, ma, jesteśmy czwartym portem, jeśli chodzi o punktualność, mm -hmm. jesteśmy uznawani za bardzo wygodny. W czwartym portem w Europie w, w, Europie, w, Europie, w, w Europie, w Europie, w Europie, w Europie. Eee, nie no, eee, jesteśmy bardzo czystym eee, portem wygodnym, z małymi kolejkami, naprawdę, bo to jakby są statystyki, które między innymi ACI robi takie okay. statystyki, mm -hmm. więc mamy powody do zadowolenia, ale niestety choćbyśmy nie wiem, jak na rzęsach stawali, to ten wzrost ruchu przy tej ograniczonej infrastrukturze będzie oznaczał coraz niższy komfort podróżowania. Moje pytanie zmierza wprost do tego zasadniczego pytania, to kiedy powinien powstać CPK, żeby w naturalny sposób jakby rozłożyć ten ruch? No. Jak najszybciej, jak najszybciej, naprawdę, znaczy, jako właśnie zarządzający Chopinem jestem największym ambasadorem Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo y, my jesteśmy na to skazani i y, oczywiście ja mówię jak najszybciej, ale to nie jest takie proste, znaczy, no gdy rozmawiam właśnie, gdy rozmawiam o CPK z kolegami z, z innych stron świata, mhm. y, czy z Europy, czy spoza Europy, no to gdy mówię im o tym 28 roku, jako planowanym mhm. roku otwarcia, to wszyscy mówią, naprawdę? Mhm. z serii ale to w ogóle jest ale że tak szybko że tak szybko tak mhm. tak tak to jest bardzo to jest bardzo napięty harmonogram mhm. bardzo ambitny no ale odpukać na razie realizowany więc, okay. więc jeśli się nic złego nie wydarzy Jeśli mhm. no to, to 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 jest naprawdę na to szansa a yy, potrzebujemy tego bo tracimy pieniądze mhm. bo na przykład Chopin nie zarabia w nocy a mógłby <coughs> prawda bo nie mamy cargo de facto. Mhm. To cargo, które my mamy w tej chwili, my szacujemy, że my robimy 10% tego, co, na co jest zapotrzebowanie. Okay. Więc <laughs> proszę zobaczyć, jaki to jest prosta rezerwa no do tak. tego, żeby zarabiać kasę. Uh -huh. I tracimy tą kasę jako Polska. Uh -huh. e, więc więc absolutnie CPK jest potrzebne tu i teraz jak najszybciej. Kibicuję kolegom, którzy się tym zajmują, żeby doprowadzili projekt do końca jak najszybciej. No dobra, to ja trzymam kciuki za Chopina za Radą. A za CPK, no to dopiero jak powstanie. A nie do wiarków zapraszamy do Radomia, bo kto raz tam pojedzie, zmienia zdanie radykalnie. Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem specjalnym polskiej agencji prasowej był dzisiaj Stanisław Wojtera, prezes polskich portów lotniczych SA. Dziękuję bardzo.